Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni naszego Boga. Niech nas uczy dróg swoich, per Mariam, przez Maryję. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, w doroczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, nasze oczy i nasze serca zwrócone są na jej cudowny, jasnogórski obraz. Przychodzimy na to święte miejsce, przybywamy do Pani Częstochowskiej także w tak licznych na powrót pielgrzymkach, które cieszą, aby u jej stóp, wpatrując się w jej matczynę, oblicze odnaleźć pokój i siłę. Przygotowując się duchowo do beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski i Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Elżbiety Róży Czackiej, pragniemy i my, tu dziś zgromadzeni, za prymasem jeszcze raz powtórzyć, że to szczególnie umiłowane przez nas Maryjne Sanktuarium jest i dla nas. Niczym, jak mówił latarnia morska pośród naszych wzburzonych dziejów, niczym przewodni słup światła pośród ciemności, niczym bezpieczny port, w którym jesteśmy wolni. Właśnie stąd z jasnogórskiego wzgórza, jak wskazywał nam święty Jan Paweł II. Słowo Boże zawsze uzyskuje jakąś wyjątkową wyrazistość, a równocześnie zostaje nam jakby zapośredniczone, podane, przeżyte w doświadczeniu matki. Dlatego też przypominał nam święty papież, że Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej Ziemi. I w całe nasze polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego początki wiążą się z wydarzeniem w galilejskiej kanie. Umiłowani w Panu w tym znaku, jaki Jezus uczynił na początku swojej publicznej działalności, ujawnia się macierzyńska troska Maryi. Widzimy jej serdeczną dobroć i gotowość, by pospieszyć z pomocą. Odsłania się jej serce pełne miłości i czułości wobec wszystkich stroskanych, przeżywających różne trudności, braki. Maryja, jak zauważył w tym kontekście papież Franciszek, dziś wspominamy pięciolecie jego pobytu tu na jasnej górze, jest obecna, czujna, troskliwa. Mamy więc matkę, wołał, tak. Mamy matkę, której oczy są dobre, jak oczy jej syna. Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On. Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, który łamiał chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Mamy taką matkę właśnie tutaj, na jasnogórskim wzgórzu. Od wieków powierzamy jej nasze troski, potrzeby i bolesne sytuacje te osobiste rodzinne społeczne narodowe. Od niej uczymy się macierzyństwa we wspólnocie Kościoła. Bo chociaż to prawda, że macierzyństwo Marii jest niezrównane i wyjątkowe, wiąże się bowiem z wypełnieniem Bożego planu. Słyszeliśmy, List do galatów w owej pełni czasu, kiedy Bóg stał się człowiekiem, kiedy przyszedł na ten świat w sposób najprostszy, najbardziej zwykły, jak dziecko zrodzone przez matkę. To jednak macierzyństwo Kościoła, uczy nas papież Franciszek, realizuje się właśnie jako kontynuacja macierzyństwa Maryi. Jako jej przedłużenie w historii. Moi kochani, w wydarzeniu Skany Galilejskiej widzimy więc ikonę Kościoła. W centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak, wokół niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty, blisko Jezusa i jego uczniów Maryja, matka opatrznościowa i prosząca. Taki jest właśnie Kościół. To jest Kościół. W Kanie Galilejskiej uczniowie Jezusa stają się prawdziwie Jego rodziną. W Kanie rodzi się wiara Kościoła, bo właśnie tam, jak nam zapisał święty Jan, ma miejsce pierwszy znak, który sprawił, że uwierzyli w Niego Jego uczniowie. A jasna góra której dziś rozbrzmiewa Ewangelia o Galilejskiej Kanie, jest miejscem, gdzie my rozpoznajemy się jako Kościół. Kościół naznaczony dziś kryzysami i doświadczony grzechem ludzi, ale przekonany, że jest jedyną drogą, że Jego jedyną drogą jest nasze bycie z Chrystusem. Jedyną pewnością nasza wiara, która pozwala iść, tak, iść we wspólnocie Kościoła, pomimo burzy i ciemności. Chciałbym więc z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy mają taką wiarę i ufność. Którzy wobec zwątpienia zachowują nadzieję i potrafią dawać ją innym. Nadzieję której źródłem jest nawrócenie naszego serca. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za to, że chcecie odważnie i twórczo kształtować oblicze Kościoła, że się za Kościół modlicie. Dziękuję również tym wszystkim, którzy doświadczywszy zranień, zawiedzenia, zgorszenia czy zwykłego ludzkiego rozczarowania, Potrafią nadal kochać i wybaczać. Bo to wiara umacnia i buduje Kościół. To wiara i miłość go ocala. To wiara i miłość go kształtuje. Siostry i bracia w Chrystusie Panu, Maryja jest naszą matką i Kościół jest naszą matką. Wpatrując się dziś w jej naznaczone cierpieniem rysy, Możemy odkryć także to najpiękniejsze, najbardziej czułe oblicze kościoła. Prymas z tysiąclecia mówił tu przed tym jasnogórskim wizerunkiem, że jeżeli jesteśmy, jeżeli istniejemy, żyjemy, wierzymy, miłujemy i ufamy Tobie, to zawdzięczamy, najlepsza matko właśnie Tobie, bo ty stojąc pod krzyżem twego syna i Jego Kościoła, czerpiesz dlań nieustannie moce istnienia i wytrwania. Tych mocy wytrwania bardzo dziś potrzeba Kościołowi. Potrzeba otwartości matczynego serca, które nikogo nie wyklucza, które wszystkich ogarnia. Prymas mówił: każdy ma tutaj do Ciebie dostęp, bo jasna góra, to Twoja stolica z ludem Bożym. Przychodzimy więc do Ciebie, aby jako Kościół uczyć się od Ciebie macierzyńskiej miłości, zawierzenia i zaufania Bogu, a także wypełniać to powtarzane nam kolejny już raz wołanie: róbcie wszystko, cokolwiek On Wam mówi. Papież Franciszek powie, że Kościół musi się zachowywać tak, jak Jezus. Nie prowadzi teoretycznych lekcji o miłości i miłosierdziu, nie upowszechnia na świecie jakiejś filozofii, jakiejś mądrościowej drogi. Oczywiście chrześcijaństwo jest także i tym, ale Matka Kościół, tak jak Jezus, musi uczyć przykładem. Bo słowa służą do wyjaśniania znaczenia gestów. W tym duchu, za papieżem Franciszkiem, Kościół powtarza dzisiaj, że w obliczu trwającego wciąż zagrożenia epidemiologicznego, zaszczepienie jest aktem miłości. I aktem miłości jest przyczynianie się do tego, aby większość z nas się zaszczepiła. Wobec wzmagającego się kryzysu migracyjnego i ujawniających się w jego wyniku tak wielu napięć, Kościół jeszcze raz prosi i wzywa przedstawicieli wszystkich sił politycznych, aby wspólnie i solidarnie, szukając właściwych rozwiązań skomplikowanych problemów migracyjnych, kierowali się nade wszystkim postawami gościnności, szacunku wobec przybyszów, Dobra wspólnego wszystkich Polaków. Moi kochani, trzeba nam dziś uspokajać i studzić społeczne emocje, a nie wykorzystywać tę trudną sytuację do pogłębiania istniejących podziałów. Żaden człowiek, niezależnie od wyznawanej religii czy pochodzenia, nie może być instrumentem politycznej walki. Życie emigranta. Podobnie jak życie każdego innego człowieka jest święte i ma niezbywalną godność. Powtórzę, każde ludzkie życie jest święte i od tej ewangelicznej prawdy nie ma żadnego wyjątku. Święte jest życie nienarodzonego dziecka, święte jest życie starca doświadczonego chorobą, święte jest życie człowieka zmagającego się z ubóstwem, z bezdomnością, ale też święte jest życie człowieka uciekającego przed głodem czy wojną. Przypominając tę prawdę, powinnością Kościoła wynikającą z Ewangelii jest wzywanie wszystkich polityków, rządu, parlamentarzystów, opozycji, aby szukali takich rozwiązań, które będą miały na uwadze dobro państwa, bez krzywdzenia człowieka. Wobec toczących się wciąż w naszym życiu społecznym sporów i kłótni, kończących się niestety tak często otwartym zwalczaniem siebie nawzajem. Trzeba nam za papieżem Franciszkiem usłyszeć, że to miłość, a nie nienawiść jest podstawą każdego zdrowego i otwartego życia społecznego. I tu nie chodzi wcale o jakiś subiektywny sentymentalizm ale o zaangażowanie na rzecz prawdy, prawdy o człowieku, stworzonym jako mężczyzna i kobieta na obraz samego Boga, o świętości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, o godności ludzkiej miłości i małżeństwa mężczyzny i kobiety, o wierności, jedności, nierozerwalności małżeńskiej, o miłości i trosce wobec najsłabszych, skrzywdzonych, Domagających się sprawiedliwości, o wzajemnym szacunku dla siebie, pomimo trwających różnic i podziałów. Bez prawdy, mówi papież Franciszek, stajemy się igraszką naszych własnych emocji. Siostry i bracia w Chrystusie, panu, sobór watykański II. Wskazał nam, że w swojej apostolskiej działalności Kościół słusznie ogląda się na tę, która zrodziła Chrystusa, który po to został poczęty z Ducha Świętego i narodzony z dziewicy, aby przez Kościół rodzić się i wzrastać w sercach wiernych. Kościół, który żyje w sercach synów i córek. Ten wzrost będzie jednak możliwy tylko wtedy, gdy jak Maria, nasza jasnogórska pani i królowa, nasza matka, kościół będzie wierny swemu macierzyńskiemu posłannictwu. Bardzo lubię ten obraz kościoła jako matki, mówił kiedyś papież Franciszek. Wydaje mi się bowiem, że on nam mówi nie tylko, jaki kościół jest ale także jakie oblicze powinien mieć coraz bardziej. Amen.